Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok Polskiego Związku Wędkarskiego Koła w Czarnym tradycyjnie rozpoczęto minutą ciszy w hołdzie tym, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Tuż po niej przedstawiono porządek obrad oraz wręczono medale i odznaczenia za szczególne osiągnięcia. Zaczynamy od pierwszych wyróżnień. Srebrną odznaką PZW został wyróżniony kolega Ryszard Turczyński. Medalem za zasługi dla Polskiego Związku Wędkarskiego zostaje odznaczona pani Elżbieta Pisula. Zapraszamy panią Elżbietę do nas. Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji w sprawie nadania tytułu Wędkarz Roku 2018 statuetkę Wędkarza Roku w tym roku otrzymuje kolega Bogusław Mazalo. Ta sama komisja przyznała również puchar za udział we wszystkich młodzieżowych zawodach wędkarskich koleżance Julii Jenderna. Pierwszy puchar, czy nie? O, tu fajnie. Inny nie dajesz. Podziękowanie upominkiem za długoletnią działalność w zarządzie dla kolegi Józefa Fidlera. Dziękuję bardzo. Ja to poczytać sobie po tym, chyba że już czytałeś. Tak, jest jeszcze jedno wyróżnienie dla kolegi Jacka Stelmacha, że otrzymał legitymację. Legitymację sportową. Został kolega sędzią sportowym. Legitymację, no nie wiem, może to jest ty, a może nie. To ja. No to gratuluję. Zdania egzaminu. To dla wszystkich naszych członków wytrwałych, tych co minęło im no, pół wieku. Zapraszam do nas pan Edward Buczek. Jest? Nie ma. Pan Józef Lewandowski. Nie ma. Czesław Pychitko. Zapraszam. Dziulkowski. Gratuluję. Pan Marek, ale do tego dyplom jeszcze. Pan Marek Styczeń. Nie, teraz jest grudzień. Dyplomem za 45-lecie w Polskim Związku Wędkarskim. Jerzy Jaśkiewicz, Piotr Mozol, Jerzy Marek, Jerzy Sigula, Tomasz Wargula. Zapraszam obecnych na środek. Za 45-lecie w Polskim Związku Wędkarskim. Henryk Hoffman, Wiktor Klamka, Piotr Nowak. Obecnych zapraszam na środek. Za 35-lecie w Polskim Związku Wędkarskim. Janusz Cywiński, Janusz Kołakowski. Zapraszam. Za 25-lecie Roman Kobiera, Piotr Marcinkowski, Marian Nowicki, Jan Węglowski, Tomasz Witkowski. Zarząd koła opierał swą działalność w okresie sprawozdawczym na uchwałach programowych naszego koła, planie imprez sportowych oraz potrzeb wynikających z życia koła. W tym okresie zarząd koła pracował w składzie prezes, jak widać ja, Jerzy Wróż, sekretarz Przemysław Mazalo, skarbnik Elżbieta Pisula, wiceprezes do spraw sportu Andrzej Zelewski, członek zastępca do spraw sportu Jacek Stelmach, gospodarz koła Henryk Jaćkowski, członek zastępca gospodarza Henryk Pająk, wiceprezes do spraw ochrony środowiska Marek Jankowski, jego zastępca Adam Górski, instruktor szkółki wędkarskiej Ryszard Turczyński i jego zastępca Ryszard Wiśniewski. Gospodarka finansowa oparta była głównie na wpłatach składki członkowskiej dokonywanych przez naszych wędkarzy
egzaminach na karty wędkarskie oraz niewielkich ilościach płot darowizn. Zarząd koła zorganizował 15 zawodów wędkarskich, w tym jeden konkurs na biologa roku. Ogółem startowało 312 zawodników, w tym 176 seniorów, 3 seniorki, 115 juniorów i 30 juniorek. Koło wędkarskie w Czarnym w 2018 roku organizowało i realizowało pracę na rzecz utrzymania czystości wód naszego regionu. Zasługi w tym kierunku, jak każdego roku, wykazują uczniowie szkoły podstawowej w Czarnym wraz z zarządem naszego koła. Działalność Sądu Koleżeńskiego w bieżącym roku była znikoma, dlatego że do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna sprawa od rzecznika dyscyplinarnego koła. Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami w bieżącym roku sąd spotykał się raz na kwartał i z wszystkich posiedzeń sporządzono protokoły służące do dalszej pracy w latach następnych. Działalność finansowa koła opiera się głównie na podstawie planu pracy, preliminarza budżetowego i potrzebach bieżących. Dochody w roku 2018 wynosiły 55 704,14, rozchody 46 229,17. W okresie sprawozdawczym działalność opierała się na realizacji uchwał programowych naszego koła. Przed zawodami o puchar burmistrza oczyściliśmy rzeki, jeziora. Oczyściliśmy pewien odcinek brzegu Słowerów, Krzewów i na Gliniankach nr 3 oraz wyrównaliśmy i umocniliśmy brzeg Glinianki nr 1 od strony ku drogi. Zarybianie rzeki Czernicy, jezior oraz Glinianek można w tym roku uznać nawet za bardzo dobry. Koło wędkarskie w Czarnym każdego roku organizuje szkółkę wędkarską. Obecnie nastąpiła zmiana w szkółce wędkarską. Organizuje się w czasie całego roku szkolnego, jak i też wakacyjnym. Zajęcia odbywają się w biurze koła na Placu Zielonym, koło młyna, w półkoloniach letnich, na Sarniaku oraz na Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zerze, jak już również nad naszymi wodami. Zajęcia odbywały się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po 2 godziny lekcyjne. W Czarnym natomiast na Sarniaku w trakcie trwania turnusu oraz w Debrznie w każdą ostatnią sobotę miesiąca. W trakcie trwania turnusu zostały przeprowadzone wszystkie tematy z zakresu regulaminu amatorskiego połowu ryb. W wyżej wymienionym okresie dokonano ogólnie 55 kontroli, które odbyły się w następujących akwenach i rzekach naszych obszarów działalności. Rzeka Czernica z dopływami, Jezioro Olszanowo Małe i Jezioro Barkowo Małe, Glinianki, Jezioro Krzemienierskie, Jezioro Biały Zdrój. Skontrolowano w sumie 182 wędkarzy, z których 8 pouczono za brak wpisu do rejestru połowów. Strażnicy poświęcili w patrolach 117 godzin. Często były to upalne dni. W obecnej chwili mamy 8 strażników, a najskuteczniejsi zanotowali do 28 kontroli. Z funduszu zarządu okręgu PZW wykorzystano 450 zł, a za 580 zł dokonano zakupu koszulek na potrzeby strażników. W trakcie przeprowadzonych kontroli osoby kontrolowane nie zgłaszały żadnych uwag i skarg co do sposobu przeprowadzenia kontroli. Szkolenia strażników odbyły się 17 marca 2018 roku i 17 listopada 2018 roku w Czuchowie. Z poważaniem, komendant Straży w Czarnym Jan Szamowski. Komisja rewizyjna na ważnym zgromadzeniu członków koła w składzie Józef Fidler, Stanisław Pilawa, Lech Wyjazd przeprowadziła kontrolę, w wyniku której sprawdzono następujące zagadnienia w zakresie działalności
działalność organizacyjna. Zarząd koła opierał swoją działalność w okresie sprawozdawczym na uchwałach programowych oraz zatwierdzonych planach imprez sportowych. Zarząd składał się z 11 członków wraz z prezesem. Spotkania zarządu odbywały się w pierwszą środę miesiąca o godzinie 18. Podjęte uchwały na zgromadzeniu sprawozdawczym w roku 2017 zrealizowano na bieżąco.